Najczęściej wykrywamy nadciśnienie tętnicze, bo to jest taka podstępna choroba. Ona niestety nie boli. My zazwyczaj widzimy skutki już tego nieleczonego nadciśnienia tętniczego. Również cukrzycę rozpoznajemy dosyć często, no i hipercholesterolemię. Ten wysoki cholesterol to jest bardzo duży problem wśród społeczeństwa. Frekwencja jest z roku na rok coraz większa. Widać, że istnieje głód tego typu badań. To jest także oczywiście związane z ogromnymi kolejkami do specjalistów, które często sprawiają, że niestety pacjenci rezygnują z badań, a tutaj jest taka szansa jednak na odformalizowane poddanie się badaniom podstawowym. I dzięki tym badaniom ci ludzie mają wielką szansę na podjęcie leczenia. Będzie można zbadać poziom cukru, cholesterolu, zmierzyć ciśnienie. Będzie można również skonsultować się z kardiologiem, z internistą. Również będą kardiolodzy dziecięcy na rynku w Krakowie. Lista tych wszystkich podmiotów leczniczych, które będą się tym zajmowały, jest zawarta na stronach internetowych zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i Miasta Krakowa i tam możemy zgłosić się do tej placówki i powiedzieć, w jakim zakresie chcemy być zbadani.